Czas na rundę rewanżową w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Czwarta kolejka, początek tych drugich spotkań. No i Legia będzie podejmować Real Madryt. Real Madryt, który wystąpi jednak przy Łazienkowskiej, niestety przy pustych trybunach. To jest duża bolączka dla wszystkich prawdziwych fanów piłki w Polsce i szczególnie w Warszawie. No, po tym meczu wyjazdowym na Estadio Santiago Bernabeu toczy się dyskusja, czy 1-5 to wstyd, czy można mówić o dobrym, czy słabym stylu. No, moim zdaniem to nie ma się jednak czym chwalić, bo jest to porażka no, nie 1-2, nie 1-3, a 1-5. Gol zdobyty tylko z rzutu karnego. Okazje zmarnowane. No i też Real w momentach, w których grę przyspieszał, to bramki zdobywał, więc pytanie, gdyby bardziej Królewskim zależało, to pewnie wygraliby jeszcze wyżej. Na pewno sfrustrowany był Cristiano Ronaldo, który grał na maksa i to oczywiście szapoba dla defensywy Legii, że CR7 bramki jednak nie zdobył, ale wiemy, no, że jest to piłkarz będący obecnie raczej pod formą, chociaż na pewno i Real i sam Ronaldo przyjadą do Warszawy mając nadzieję bić kolejne rekordy. No, trochę odjeżdża w tym sezonie Leo Messi Portugalczykowi, bo i w klasyfikacji strzelców La Liga, i w klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów Ronaldo musi oglądać plecy Messiego, a wiemy, że to działa na niego jak płachta na byka i oby nie zemścił się na defensywie Legii. No, Real też musi bramek sporo nastrzelać w Warszawie, bo na razie ogląda plecy Borussii Dortmund. Do Borussia ze względu na lepszy właśnie bilans bramkowy i te 6 goli wbitych Legii jest liderem tabeli tej grupy w Lidze Mistrzów. No, nie ma się co ukrywać, no, Legia tutaj nawet o remis nie powalczy, chociaż kurs oczywiście niższy, bo nie w okolicach 50, jak miało to miejsce przed meczem w Madrycie, a około 24 do 1. Na Real bardzo, bardzo niski ten kurs, co zrozumiałe, więc jeżeli no, chcielibyście postawić na ten mecz, to pewnie trzeba by skorzystać z jakiegoś handicapu, żeby ten kurs był nieco wyższy. No, tylko pytanie, czy Real będący w nie najwyższej obecnie formie, podobnie jak sam Cristiano Ronaldo, zdoła wygrać jakąś no, wielką różnicą, 5, 6, może 7 bramek. Moim zdaniem aż tak wysoko nie, bo to będzie też mecz no, rozgrywany jednak bez atmosfery, bez kibiców, a to zawsze gra się dużo, dużo gorzej. W drugim meczu tej naszej, powiedzmy, grupy ze względu na Legię, Borussia będzie rywalizować ze Sportingiem Lizbona. No, potwierdza się to, w co można było uwierzyć przed początkiem tej fazy grupowej, że Borussia z Realem będą grać o pierwsze miejsce. Sporting jest tutaj predestynowany do tej trzeciej lokaty, no, a Legia będzie zbierać doświadczenia i tak to też wygląda. Sporting przegrał u siebie z Borussią, co właściwie no, pogrzebało szansę Portugalczyków na walkę o coś więcej. No, to też pokazują kursy, bo około 8 kurs na Sporting w Dortmundzie nie pozostawia wątpliwości. Moim zdaniem Borussia to jest maszyna, Borussia to jest młody, głodny sukcesów zespół i raczej tutaj sobie spokojnie poradzą u siebie ze Sportingiem. Jednak największym hitem tej czwartej kolejki na pewno będzie mecz w Manchesterze. City będzie podejmować Barcelonę. City podrażnione, City pogruchotane po wyjeździe do stolicy Katalonii. Porażka 0-4. Ponownie Guardiola po przyjeździe na Camp Nou wracał z opuszczoną głową. No, wiemy, że zacięło się coś w zespole Pepa Guardioli, no, ale wydaje mi się, że już nie popełni tych samych błędów, że ustawi zespół inaczej, może bardziej defensywnie, bo wiemy, że na Camp Nou nic nie wychodziło zawodnikom z Anglii i nie spodziewam się takiego łomotu. Kurs 3 na City, kurs nieco ponad 2 na Barcelonę, więc tutaj oczywiście Leo Messi i spółka są faworytem, ale myślę, że City no, to jest dumny zespół, mają poważnych piłkarzy, no i oni przynajmniej ten mecz będą chcieli zremisować. Ciekawie powinno być też na pewno w Turynie, tam na J Stadium Juventus będzie podejmować Olympique Lyon i to będzie mecz ostatniej szansy dla zawodników wicemistrza Francji. Z tego względu powinno być ciekawie. Po 7 punktów mają Juventus i Sevilla. 3 oczka Olympique Lyon i porażka na obiekcie Juventusu będzie oznaczać, że no, ta faza pucharowa będzie tylko mrzonką
zawodników OL. Ten pierwszy mecz niesamowicie interesujący, bo Lyon zmarnował rzut karny, Lacazette zatrzymany przez Gianluigiego Buffona, potem czerwona kartka Mario Lemina. Wydawało się, że Juventus jest w odwrocie, ale gol rezerwowego Cuadrado sprawił, że Juve zwyciężyło. Potem jednak Juventus przegrał w lidze z Milanem. No my to tutaj przewidywaliśmy, ale było to jednak duże zaskoczenie i wiemy, że Juventus no nie gra najlepszej piłki w tym sezonie, choć jest liderem w Serie A, choć ma raczej pewną pozycję w Lidze Mistrzów, no ale to będzie mecz ostatniej szansy i mimo, że Juventus jest wielkim faworytem i kurs jest niski w okolicach 1,30 na starą damę, to na pewno Lyon przynajmniej o jakiś niezły bilans bramkowy, no na pewno musi walczyć, musi dać z siebie wszystko, gryźć trawę, żeby jeszcze z tą Ligą Mistrzów się nie pożegnać. Po więcej typów, jak zawsze, zapraszam na betsafe.com.